Kolano, jedziemy na mecz znowu. Siema Tomek. Siema. Siema Klaudia. Siema. Siema, 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 siema. Piona. Znaczy żółwiaz majster. Jedziemy Opelkiem? Opelkiem jedziemy. A zaraz po meczu jedziemy na wybory. Na kogo głosujecie? Będzie kozacko, jedziemy do Gębic, tak? Gębice, welcome to. Wylamy kawy tam. Co jest? Kawy wylamy. Co to znaczy? No bo wtedy jak graliśmy z Gębicami, to ja temu trenerowi kawy wylałem. Aha. Tak jak słyszycie, Kuba kawę trenerowi wylał. Mam nadzieję, że im dobrze pójdzie. Do zobaczenia. I pamiętajcie, wybory dzisiaj są. Tomek, byłeś? Klaudia? Jeszcze nie. My idziemy później, nie? Po drodze. Po drodze. Tymczasem. A my lecimy obwodnicą, panie. No można tutaj jechać. Objeżdżamy całe miasto, cały Inowrocław. Tam widać jakieś, nie wiem, budynki gdzieś tam. Powiem wam, że no co, ja zmęczony jestem, ale zadowolony. Wszystko mnie boli, po prostu wszystko mnie boli. A ciebie, Tomek? Nie? Tomek, wypoczęty? Nic cię nie boli? Nie. No to kurde, coś mało pracowałeś. Kuba, jak ty? Ja dobrze. Ale trzymaj. Ja dobrze. Nastawienie dobre. No i co? Bym chciał gola szczelić. O, to ja ci życzę tego. Tylko czy szczelę? Chyba jedzie ty Kacper. Kacpry jadą. Też na mecz. Nie. A ty, Klaudia, będziesz kibicowała? Tak. Teraz super. Elegancko. Daj mi. A ty, Tomek, na co jesteś nastawiony? No daj. Mam nadzieję, że wygramy. My już przyjechaliśmy do Gębic. Patrzcie, jaką murawę mają w Gębicach. Za niedługo... Oj, czapkę mi zwiało. Oj, losie. Wieje tutaj jak za cara Mikołaja. Kurde, no. Zaraz po meczu jedziemy na wybory. No wieje, no. Nie utrzymam tej czapki. O, tu jest lato, fajnie. Tu można się schować. Wieje tam? Drużyna już się rozgrzewa, kibice już tu ten się szykują do kibicowania. I się siata. Rozgrzewka musi być. Piłki latają wszędzie. O, siema, siema bliźniaki. Dawaj. Dawaj. Tylko nie we mnie. Ale poszedł. Ja cię okiwam zaraz. Podaj. Dzięki. Czekaj. Wrzutkę ci zrobię na główkę. Chcesz? A jeny, to chyba na kolano była. Poczekaj. Czekaj, zaraz ci zrobię wrzutkę. Prawą nogą będzie lepiej. A jeny. Przeleciało. Sorry. Przepraszam, trenerze! Zapodaj! Za mało piłek. Kuba, podaj. Podaj, ja ci podam też. A pamiętasz, jak graliśmy? Jak byłeś mały? Jak cię kibałem? Podaję. No, rozgrzewka musi być. Tu się też drużyny przeciwne już rozgrywają. Zaraz będzie mecz. A zaraz po meczu jedziemy na wybory. Na kogo głosujecie? Ojeny, na tych dobrych. Na PiS? Połowa za Leonem, połowa za... Nie można mówić, na kogo się głosuje, bo złamiemy ciszę wyborczą.
czasem pamiętajcie, idźcie na wybory. Kamera włączyła. O, siema, kamera się sama włączyła. My na wybory jedziemy. Meczu nie filmuję. Miałeś 3 sytuacje bramkowe? Nie. Tak. Jedną. Nie. Nie miałem. 3. Nie. 3. Jedna. Ale jedną wykorzystałeś. Było dobrze. Słuchajcie, my jesteśmy po meczach właśnie. Jedziemy na wybory. Kuba. Ale przeleciał przeze mnie. Wybieramy tam było czysto, a tam lepszą Polskę. Nogą, nie? Tutaj Tomek szorcuje Kubę, co Macie robi dobrze, co robi źle, co? Macie nie brać referendum, masz nie brać referendum. Brałeś to referendum? Referendum nie bierzemy. Nie, nie bierzemy, nie bierzemy. Zero referendum. Słuchajcie, dalsza część tego odcinka to no jedziemy na wybory. Jedziemy wybierać Polskę. Polskę lepszą, Polskę dla Polaków. Niemcy na pewno tu nigdy nie przyjadą na szparagi, nie? To daję wam, nie wiem, daję sobie uciąć ten palec, że nie przyjadą. Tak jak inni to mówią. Jestem ciekawy w poniedziałek, po ile będzie paliwo. Powiem wam, że taką kiełbasę wyborczą nam dali w postaci śmiesznej ceny paliwa. Obniżyli mi o 100% rachunek za prąd. Mówią, że gaz po prostu to w Polsce będzie kosztował teraz grosze, ale... 50%. Gdzie on tu? O 100%. To no to zero. To zero. To zero za prąd? Zero za prąd dostałem. To się przeprowadzamy do Blacka. No po prostu, słuchajcie, no... Dziwne rzeczy się dzieją ostatnio tutaj w Polsce. Prezes Kaczyński mówi, że przedsiębiorcy w Polsce mają najlepiej w tych czasach, to jest luksus, mimo to, że chyba nie wie, że ponad 100 tysięcy firm w tym roku się zamknęło. No po prostu, no jest lipa, nie? No leki miały być za darmo, się okazuje, że są za darmo, ale polopiryna chyba, witamina C. Za resztę trzeba pulić, do lekarza nie można się dostać. No, same luksusy, nie? Ja nie wiem, czy tam inni zrobią lepiej, czy gorzej, ale ja po prostu mam już dosyć tego, nie? I w ogóle tej komuny. Wykupili wszystkie gazety. Program pierwszy i drugi to jest po prostu żenada. Widziałem debatę, no to Tomek tutaj też widział. Tragedia. To było 2-1. Tak. Słuchajcie, tam po prostu ci redaktorzy, nie? To, no nie wiem. Brak słów po prostu. Także jedziemy na wybory, wybierać lepszą Polskę. No, chyba z tego lokalu to nie będę mógł nagrywek zrobić, bo to powiedzą, że zakłócam ciszę wyborczą. Nie wiem, czy można nagrywać, może takim będę obserwatorem. Ale w każdym bądź razie jedziemy. Kto nie był, a no to już nie pójdzie, nie? No nie, bo to już będzie po materiale, nie? Bo nie mogę tego materiału puścić przed 21, ale jestem no ciekawy po prostu. Dwóch rzeczy jestem ciekawy dzisiaj. Jak reprezentacja będzie grała z Mołdawią, ta nowa, niby powołana przez nowego trenera, i pierwszych słupków sondażowych po 21. Mam nadzieję, że to wszystko się uda. No jedziemy. Tomek już głosował, teraz my z Klaudią. Tymczasem wolna Polska. Ja wygrałem w kółko i krzyżyk, to dużo krzyżyków nastawiało. Tak? Trzy krzyżyki to wygrywasz? A ile to krzyżyków się stawia? No jeden. Ten 3 postawił. No to głos masz nieważny. Można to odwrócić? Nie. Także pamiętajcie. Uważajcie, żeby wam nie dali białego długopisu, nie? No. A ty, ja nie wziąłem z domu długopisu. Tam dają, ale te. Dają.
tylko że na biało maluję. Na biało maluję. Także wybieramy lepszą, nową Polskę dla nas wszystkich. Pamiętajcie, zawsze chodźcie na wybory. Tymczasem. My już zagłosowaliśmy. Zobaczymy, co będzie jutro, w jakiej Polsce się obudzimy. Czekam na wyniki, już się nie mogę doczekać 21. Trzymajcie się, bądźmy wolnymi Polakami. Nara.